Witam wszystkich, ja nazywam się Madej Paweł i od lat zajmuję się badaniami, rozwoju, badaniami i rozwojem produktów głównie cementowych. Nie ukrywam, że mam lekką tremę po tak dobrym wystąpieniu mojego poprzednika, pana profesora. Po części ten temat się już przewinął, pojawiał, on się pojawia cały czas na tej konferencji. W ogóle cała konferencja jest pod egidą tutaj... Ochrony środowiska, emisji i śladu węglowego. I powiem Państwu tak, że dla mnie to też jest obszar, który ja cały czas od roku y, poznaję. I kiedy zająłem się tym na początku, myślałem, że to jest bardzo prosta rzecz. No, emisje, ślad węglowy każdy o tym mówi, każdy wie, co to jest. W zasadzie, o czym tu mówić. E, Niemniej jednak. Hmm. Na przestrzeni ostatniego roku, dwóch lat mamy coraz więcej zapytań, coraz więcej rozmów odnośnie deklaracji środowiskowych, śladów węglowych emisji. Jeżeli przechodzi do szczegółów, bardzo konkretnych ofert, przetargów, zapytań, to się okazuje, że diabeł w tych szczegółach i to, co wydaje się, że mamy bardzo dobrze rozpoznane od lat, a no, wcale nie jest do końca tak zrozumiane, tak samo przez wszystkich. I przygotowując tę prezentację, Wyszedłem z założenia, że oczywiście Państwo na pewno bardzo dobrze wiedzą, co to jest ślad węglowy. Każdy to rozumie, czuje intuicyjnie, każdy wiąże to z emisją, ale odniosłem wrażenie na przestrzeni ostatniego moich doświadczeń zawodowych, że ludzie są zaskoczeni, że kiedy wszyscy mówią o śladzie węglowym, każdy przecież zna swój obszar, swoją działalność, a nagle Pojawiają się różne liczby z tych samych zakładów, w obrębie tych samych produktów. Skąd się te różnice biorą? Czy ktoś nie potrafi tego policzyć? Czy może ktoś tu, że tak powiem, nie przedstawia właściwie tych danych? Tak, ostatecznie dochodzę do wniosku, że nie, po prostu są różne systemy prawne i różne systemy, w ramach których my o tych emisjach mówimy. I różne ujęcia tego śladu węglowego będą różne, w zależności od tego, jak my go rozpatrujemy. Dlatego na samym początku prezentacji bardzo króciutko kontekst, e, oczywiście zmiany klimatu, później właśnie ślad węglowy, co to właściwie jest, zakresy emisji, bo czym zupełnie innym jest ślad węglowy w kontekście zakresu pierwszego, tak zwany scope 1, a innego scope 2, scope 3 e, jako całość. E, później troszeczkę bardziej precyzyjnie, czy bardziej może e, do, przejdę do mojego obszaru w, tak bliższego mojemu sercu, czyli już do produkcji cementu. No i właśnie na przykładzie tutaj pokażę jakby te zakresy emisji na przykładzie produkcji cementu, a później już chciałbym, żeby jak, jak będzie ten zarys, co to jest ślad węglowy, skąd czy, czy może skąd się biorą emisje w branży, pokażę jakie systemy raportowania i pokazywania tych danych nas obowiązują. Na sam koniec zostawiłem sobie tutaj informację, tak jak Darek wspomniał, odnośnie narzędzia wspomagającego kalkulację emisji. Ale o tym w zasadzie tylko wspomnę, ponieważ w drugiej części dnia jest przewidziany taki panel praktyczny, gdzie ja to samo narzędzie pokażę. Kontekstem, w ogóle, rozmowy o emisjach, o śladzie węglowym są oczywiście zmiany klimatu. Tutaj ja na przestrzeni ostatnich lat rozmawiam z różnymi ludźmi. Nie każdy się, że tak powiem, jest zapaleńcem, jeżeli chodzi o ekologię, ale myślę, że każdego dotyczą tematy związane ze zmianą klimatu. Każdy może bardziej pośrednio lub mniej bezpośrednio odczuć, odczuć że jednak rzeczywiście to się, to się zmienia. Zresztą no, jest to fakt. Tutaj przedstawiłem taki wykres. Średniej globalnej anomalii temperatury na przestrzeni ostatnich ponad 200 lat. I o ile tam 200 lat temu ten. Te, oczywiście, temperatura nie jest stała, więc te, te odchyłki są. Jeżeli sobie weźmiemy e, temperaturę powierzchni lądów i oceanów na przestrzeni czasu, to. E, 200 lat wstecz te, jednak te wahania, te anomalia były zdecydowanie mniejsze. Na przestrzeni od ostatnich tam 50 lat powiedzmy, widzimy znaczny, znaczny wzrost tej temperatury, i tak naprawdę coraz więcej środowisk zastanawia się, co możemy zrobić, żeby przeciwdziałać tym zmianom klimatycznym. Tutaj ten wykres. Nie wiem, czy widać, czy widać dobrze te wartości. Tutaj na razie o skali różnicy mówimy półtorej stopnia. Tak? Można powiedzieć, że półtorej stopnia to nie jest tak dużo, ale bardziej chodzi o dynamikę wzrostu. I obawa jest taka, że jeżeli ta dynamika się utrzyma w tym tempie, to naprawdę, za, jeżeli nie zrobimy nic, to za 20-50 lat będziemy mieli bardzo poważny problem. Ten temat jest oczywiście na, no, bardzo taki chwytliwy w telewizji. On jest poruszany przez polityków bardzo chętnie. Ja powiem taką anegdotkę z mojego życia. Z tego tygodnia ja byłem zaskoczony przez weekend ten, spotkałem się ze znajomymi na urodzinach i rozmawiałem tak o planach po covidowych, jeżeli tam już to wszystko się skończy uspokoi, no co będziemy robić za rok i mamy taki plan, żeby wybrać się na Kilimandżaro. I zaskoczyła mnie koleżanka, zrobiłem wielkie oczy, powiedziała, wiesz co, no w ogóle nie masz o środowisko, wiesz jaki jest ślad węglowy takiej wyprawy, to w ogóle polecić samolotem z dura. No ja o nie miałem, bo rzeczywiście myślałem, że to dotyczy głównie polityków, głównie biznes. A widzę, że coraz więcej ludzi tym żyje. I ona sobie nie robiła ze mnie żartów. Dla niej to było tak, tak istotne i tak ważne, że oburzyła się strasznie na mnie. I teraz tak, użyła pojęcie dokładnie ślad węglowy. Wszyscy używają tego pojęcia. Ślad węglowy tak zwany Carbon Footprint, jest jednym tak naprawdę z markerów, takich śladów środowiskowych. Jeżeli mówimy o zmianach klimatu, jeżeli mówimy, że chcemy czemuś przeciwdziałać, coś z tym robić, no to musimy mieć takie wymierne punkty odniesienia, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, że my to dobrze wyrażamy i że liczymy to tak samo. I teraz chciałem to bardzo podkreślić, że ślad węglowy to jest tylko takie pojęcie, które do jednego worka wrzuca nie tylko. Emisje związane z dwutlenkiem węgla. Tak naprawdę, cała norma, właśnie tutaj ISO 14067, standaryzuje to, co my powinniśmy rozumieć jako ślad węglowy. W skrócie, jest to tak naprawdę suma emitowanych i pochłanianych przez produkt gazów cieplarnianych, wyrażana jako ekwiwalent CO2, właśnie dwutlenku węgla, na bazie oceny całego życia. Pan profesor tu już o tym wspomniał, ja to chciałem o tyle rozwinąć, bo. Bardzo często mówi się tylko CO2, CO2 ślad węglowy, emisje, i każdy, no może nie każdy, ale tak patrząc szeroko na społeczeństwa, to często nie widzi się tego, że dwutlenek węgla nie jest jedynym gazem cieplarnianym. Ba, przez to, że tak bardzo obiło się na małuszy to pojęcie, to każdy bardzo demonizuje sam dwutlenek węgla. Ja tutaj, przepraszam, jakieś pytanie? Bo coś. Okay. E, więc chciałem powiedzieć, że w tej normie oprócz emisji CO2 są również przedstawione sposoby wyrażenia innych gazów cieplarnianych, i tak naprawdę e, ślad węglowy to jest metodologia sprowadzania e, wszystkich gazów cieplarnianych do jednostki odniesienia, jakim jest jeden e, kilogram, jedna jednostka dwutlenku węgla. I tak jak tutaj widzimy na wartości wskaźnika właśnie potencjału ocieplenia dla głównych gazów cieplarnianych, to dwutlenek węgla ma wartość 1. Jak to rozumieć? Że tak naprawdę ten sam wpływ na jakby ocieplanie się klimatu ma 21 kg dwutlenku węgla co 1 kg metanu. Taka ciekawostka, jak sobie sprawdzałem dane statystyczne, to na przestrzeni chyba ostatnich 150 lat faktycznie emisje związane z działalnością człowieka dwutlenku węgla wzrosły o jakieś 50%, podczas gdy emisje związane, znaczy emisje metanu wzrosły o 150%. Także ja tylko mówię to w kontekście, że jak mówimy o emisjach, to nie, mieliśmy, nie miejmy z tyłu głowy tylko dwutlenek węgla i nie patrzmy na niego jako na najgroźniejszy gaz. Niemniej jednak oczywiście jego jest najwięcej w środowisku, w, w atmosferze. Dlatego najłatwiej nam operować tym pojęciem. I teraz dalej. Też spotykam się bardzo często z takimi pojęciami z angielskiego scope 1, scope 2, scope free. Co to jest? To też definiuje nam właśnie norma ISO 14067. I ona tak naprawdę tutaj też myślę, że stąd wynika dużo różnic w raportowaniu, w wyrażaniu tych liczb. Mam wrażenie, że nikt się nie myli, tylko nie każdy wszystko uwzględnia. I teraz tak naprawdę najwięcej, takie podstawowe zrozumienie emisji, ten scope plan, zakres pierwszy, to jest tak naprawdę wszystko to, co my rzeczywiście bezpośrednio emitujemy na terenie zakładu, mówiąc kolokwialnie, wszystko to, co idzie w komin. Nie uwzględniamy w to dodatkowych usług, energii elektrycznej i tak tylko to, co my emitujemy jako bezpośrednio bezpośrednio na zakładzie. Zaraz pokażę na przykładzie produkcji cementu. Zakres drugi mówi nam o emisjach, które są powstały przy wytwarzaniu energii elektrycznej, ale nie tylko energii elektrycznej, także ciepła, pary wodnej itd. To, co my już co prawda nie, nie wytworzyliśmy bezpośrednio tej emisji gazów cieplarnianych, jednak no wiadomo, elektrownia spalanie, wysokoemisyjny proces a My, jako producent, korzystamy z tej energii elektrycznej, więc jeżeli chcemy uwzględnić ten, te emisje, to mówimy już o SCOP-2. Wtedy uwzględniamy dodatkowe te emisje. I jest jeszcze zakres trzeci. On jest związany tak naprawdę z wszystkimi działalnościami towarzyszącymi naszej produkcji, naszemu produktowi, gdzie bezpośrednio my nie wytwarzamy tych gazów, jednak no, jak na przykład transport, czy nie wiem, marketing, potem przeróbka materiałów i tak dalej. Czyli wszystko, co się dzieje tak naprawdę przed i po. I wszystko, co jest związane z naszym produktem, ale my bezpośrednio y, tych emisji nie wydzielamy. Z drugiej strony, y, jeżeli chcemy powiedzieć, znaczy ciężko też się od tego całkowicie odciąć i powiedzieć, że no to jest jakby zupełnie niezwiązane z naszą działalnością. Więc jeżeli chcemy u, u, tak naprawdę uwzględnić wszystkie zakresy, to mówimy o skupie 1, 2 i 3 połączonym. Jak to będzie wyglądało na konkretnym przykładzie produkcji cementu? To jest taki bardzo prosty, poglądowy schemat cementowni. Myślę, że Państwo tutaj akurat, większość z Państwa prawdopodobnie była na cementowni mniej więcej bardziej szczegółowo, bądź mniej rozumiejsza na ten proces. Tak króciutko, wydobycie kamienia wapiennego, Kruszenie, składowanie, uśrednianie, następnie jego mielenie. No i właśnie, wieża wymiennika ciepła. Tu po zmieleniu surowców, kamienia wapiennego, surowców korygujących, mamy tak naprawdę serce cementowni, jest wymiennik ciepła i piec. I to jest miejsce, gdzie rzeczywiście najwięcej emisji w wyniku produkcji cementu powstaje. Oczywiście mamy tutaj etap przygotowania paliwa, e, mamy chłodnik, e, później silo klinkieru, mielenie i transport. I tak naprawdę e, wszystko to, tu, to jest scope one, tak naprawdę, plus wiadomo, to co używamy jako e, energię elektryczną, to już nie do końca, nie, nie, znaczy to, to nie. To co przyjeżdża, to co wyjeżdża, co się dalej z tym dzieje, to już nie jest to już jest scope 3 z kolei. E, i teraz, no właśnie, to, co powiedziałem, taką najbardziej energochłonną, podstawową operacją przy produkcji cementu jest produkcja klinkieru portlandzkiego. Klinkier portlandzki jest półproduktem, który no właśnie powstaje w piecu w wyniku tak naprawdę wypalenia namiaru surowcowego odpowiedniej kompozycji, żeby uzyskać fazy hydrauliczne. I teraz oczywiście to jest proces wysoko energetyczny, więc też wysokoemisyjny w obliczu w ramach tego procesu my, rozgranicza się znaczy można te emisję rozbić na dwa jakby dwa człony. Jest emisja procesowa i tutaj jeżeli podstawowym surowcem jest kamień wapienny, a jest to jest naturalny jakby surowiec z produkcji cementu, no to tak naprawdę chemicznie jest to węglan wapnia. Teraz w wieży wymiennika, już oczywiście po zmieleniu tego węglanu wapnia w formie mączki surowcowej, po dodaniu innych składników korekcyjnych, następuje kalcynacja tego składnika, czyli pod wpływem temperatury powstaje nam, tak naprawdę jest przekształcany węglan wapnia do tlenku wapnia i dwutlenek węgla. I teraz, żeby normalny klinker portlandzki był... Reaktywne, żeby on miał swoje właściwości odpowiednie hydrauliczne, to ta ilość tlenku wapnia, który musimy wprowadzić do namiaru surowcowego, jest bardzo wysoka. To jest średnio około 65%, nawet więcej. I teraz tutaj nie jesteśmy w stanie oszukać chemii i stechiometrii. Jeżeli sobie popatrzymy na masy atomowe poszczególnych tu komponentów, akurat się bardzo to ładnie składa matematycznie, bo wapń, masa atomowa wapnia to 40, węgiel 12, zaokrąglając tlen 16, to nam się ładnie sumuje do 100 jednostek i CaO plus co 2 56, 44. Czyli bardzo szybko sobie można policzyć, że każda tona kamienia wapiennego, węglanu wapnia, który rozłożymy, Musi wyemitować 40, 440 kg dwutlenku węgla. I oczywiście nie wchodząc w bardzo takie hmm, innowacyjne rozwiązania, to jest nie do przeskoczenia. Dlatego emisją procesową absolutnie rozdzielamy od pozostałych rodzajów emisji, a ta druga to jest emisja paliwowa. W tym momencie to, to całe 440 kg z jednej tony kamienia wapiennego. To w ogóle jeszcze się nie wiązało z paliwami. Teraz emisja ze spalania paliw to jest drugi bardzo ważny komponent. Żeby uzyskać klinker portlandzki, no my potrzebujemy w piecu tak naprawdę rozgrzać ten materiał w najcieplejszej fazie do 1450-1460 stopni. Żeby materiał był nagrzany do tak wysokiej temperatury, temperatura gazów, jaką musimy uzyskać, dochodzi do 2000 stopni. Oczywiście naturalny sposób, aby. Na skalę przemysłową taki proces prowadzić, my musimy spalać paliwa. Kiedyś w zasadzie niemalże wyłącznie używało się miału węglowego plus ciężkich olejów. Dzisiaj od paliw kopalnych się odchodzi na rzecz paliw alternatywnych. My coraz więcej spalamy materiałów, które, jeżeli byśmy ich nie zagospodarowali, no to można byłoby je nazwać śmieciami. One by albo wylądował na składowisku, albo by wylądował w spalarni. I tutaj znowu, ja to bardzo podkreślam, dlaczego my jak mówimy o emisjach, to mówimy o różnych liczbach. Jeżeli spalimy to paliwo alternatywne, oponę, plastik, to oczywiście emisja powstanie, nawet na kilogram spalanego tego typu materiału alternatywnego powstanie większa emisja niż jakby spalić e, e, ekwiwalent energetyczny węgla. No to dlaczego my to robimy? Bo jeżeli byśmy, i, e, bo, bo inaczej, i, i dlaczego my mówimy o różnym jakby podejściu do tego, czy my to chcemy pokazać, czy nie, czy może nie, nie, nie chcemy, ale czy powinniśmy? Faktem jest, że rzeczywiście te emisje powstają, ale faktem też jest, że gdyby te same materiały były spalone w spalarni, to no, nie korzystając z materiałów alternatywnych, należy wtedy spalić materiał konwencjonalny, paliwo kopalne, węgiel, olej i tak dalej. Więc emisja i tak by powstała, a oprócz tego powstałaby dodatkowo emisja ta poza naszą aktywnością jako cementowni. Więc najbardziej zrównoważonym sposobem Utylizacji tego typu materiałów, paliw alternatywnych, jest współspalanie. Wtedy eliminujemy całkowicie potrzebę tego hałdowania, magazynowania odpadów i spalania, oszczędzając zasoby kopalne, naturalne Ziemi. Więc mówimy w branży o emisji paliwowej brutto i netto. Jeżeli mówimy o emisji brutto, to jest. Teoretycznie wszystko, co spaliliśmy. Mówię teoretycznie, spalimy, dlaczego? Jeżeli mówimy o emisji netto, to jest emisja związana z paliwami kopalnymi, które spaliliśmy. Co jeszcze jest ciekawe nie każdy intuicyjnie o tym wie, jest jeszcze coś takiego jak frakcja biogenna. Ona występuje w biomasie, ona występuje w paliwach alternatywnych. I frakcja biogenna to jest ten element tego paliwa, który tak naprawdę w wyniku cyklu swojego życia. Wyłapywał dwutlenek węgla z atmosfery. Najłatwiej mi to Państwu zobrazować, mówiąc o wierzbie energetycznej. Na przykład, tak, że po prostu to, to, to był czynnik biologiczny, który w cyklu swojego życia tak naprawdę wyłapał tyle dwutlenku węgla, co później wyemitował w wyniku jego spalenia. Dlatego, niezależnie czy mówimy o emisji brutto, czy emisji netto, to my tego, tej frakcji biogennej. My ją traktujemy jako zero emisyjną po prostu. Chociaż faktycznie, jakby ktoś chciał bardzo powiedzieć, no ale, ale dlaczego, no, to, to, to i tak jest emisja? Tak jest, ale wszystkie dokumenty odniesienia, y, podstawy prawne są takie, że tego nie powinniśmy uwzględniać. Bo tak jak mówiłem y, w całej normie lisowskiej jest, że emisja związana jest z całym cyklem życia. Tak? nie tylko na tu i teraz moment w kominie. E, Okej. Okay, Oczywiście my do tego scope one, tego zakresu, do bilansu uwzględniamy także paliwa niespalane w piecu, czyli z paliw w procesach wspomagających na terenie zakładu, jak zużycie oleju napędowego w pojazdach, e, ogrzewanie pomieszczeń, etc. To jest scope one. I tak jeszcze szybciutko, na, jaka to jest skala. Mniej więcej emisja procesowa, czyli związana z rozkładem węglanu wapnia, to jest około 60% naszych wszystkich emisji, tak średnio. E, jeżeli chodzi o emisję. Paliwową to jest około 30%, średnio. Pozostałe emisje, to już wchodzimy w skobu dwa. To jest użycie energii elektrycznej, właśnie e, wszystkie te transporty na zakładzie, ale nie, nie, nie kołowe, e, homogenizacja, mielenie. Ba, e, mielenie tak naprawdę w tym procesie jest dosyć mocno energetyczne i występuje na dwóch etapach. Najpierw mielimy surowiec przed piecem, Później mielimy znowu po wypaleniu klinkieru ten klinkier razem z innymi składnikami na już gotowy produkt więc zużycie energii elektrycznej jest spore i bym jak miał to oszacować około 8 około 8% no i pozostałe jak transport czy już ta działalność około związana z naszym produktem to kilka procent, jeden, dwa. To jest, że tak powiem, można się oczywiście tutaj rozbijać, się rozczłonowywać to, ale cały ciężar u nas to jest praktycznie ten scope one, ten zakres emisji bezpośrednich. Tak i tak jak powiedziałem na wstępie, ja kiedy hmm, zacząłem hmm, analizować ten temat, to właśnie, to mi się, no kurczę, no tyle lat e, my raportujemy jako grupa e, wszystkie nasze emisje, więc jak ktokolwiek z rynku pyta, jakie są emisje, to jaki problem podać tą wartość, no przecież wszystko mamy. No i właśnie okazuje się, że nie do końca, bo najczęściej, jeżeli my, mamy, my jako producent mamy zapytania, jakie są emisje na naszych konkretnych produktów, to, to wcale nie są te emisje, które my raportujemy do, w ramach systemu handlu emisjami. I teraz tak, mamy, uogólniając, bo jest więcej jakby hmm, może płaszczyzn, jeżeli rozmawiamy o emisjach, ale w moim odczuciu najważniejsze są dwa, dwie płaszczyzny. Bardzo chciałbym, żeby państwo... To właśnie z całej mojej prezentacji, jeżeli tylko jednym rzecz mielibyście Państwo zapamiętać, to jest to, że są dwa systemy prawne. Jeden to jest obowiązkowy, unijny system handlu uprawnieniami, a drugi to jest dobrowolny w ramach deklaracji środowiskowych produktu. I to pierwsze my robimy od lat. To jest setki stron dokumentów, gdzie jest bardzo szczegółowo opisane, jak, jakie informacje mamy zbierać odnośnie paliw, wejścia surowców, wyjścia itd. Tylko ten system jest, działa, czy, czy uwzględnia tylko emisję tesko plan. Tylko e, te bezpośrednio wyemitowane przez nas. E, to wziąłem z informacji, że tak powiem, z, e, ze strony e, od, odnośnie systemu handlu uprawniami. To są wprost, e, po co jest, ten, ten system jest elementem politycznym. On e, wymusza na wszystkich e, Sektorach takich bardzo energetycznych, emisjogennych, że się tak wyrażę. Ten system jest obligatoryjny. Obejmuje około 40% wszystkich emisji gazów cieplarnianych, około 10 tysięcy instalacji z sektora energetyki. To jest największy emitent w sektorze, ale też przemysłu wytwórczego i linii lotniczych. Jeżeli chodzi o transport, na ten moment tylko linie lotnicze. No to właśnie koncentruje się na emisjach, które można dokładnie zmierzyć, opisać, zweryfikować, czyli albo je mierzymy, albo y, operujemy przepływami mas na wejściu, na wyjściu i jesteśmy w stanie to precyzyjnie policzyć. E, no i właśnie tutaj tylko wyszczególniłem, kto jest objęty systemem e, tej obowiązkowego, e, obowiązkowym handlem uprawnień. E, jest to energetyka, energochłonne sektory, jak rafinerie, huty, e, produkcja metali, Cementu, wapna, szkła, ceramiki, celulozy i tak dalej, plus lotnictwo. Jest to cały system, ma na celu to, żeby pobudzić sektory, które emitują ślad węglowy, gazy cieplarniane, do tego, żeby rozwijały nowe technologie, które ograniczają te emisje. Na przestrzeni lat działa to tak, że jest pewna pula uprawnień, które producenci dostają i pewna, którą muszą już kupić ponad limit. Rokrocznie te wartości darmowych uprawnień są przecinane tak średnio, tam 2-3% rocznie, jeżeli dobrze pamiętam. Nie wiem, czy Państwo śledzicie to. no my Musimy, jesteśmy tym bardzo żywo, że tak powiem, zainteresowani, bo to nas bardzo mocno dotyczy. W tym roku odbyło się taki dialog na szczeblu unijnym. Fit for 55, taki program popularnie nazwany. To jeszcze, nie jest, to jeszcze nie jest, że tak powiem, do końca zamknięte, jeżeli chodzi o ustalenia, z czym to się wiąże. Co do mechanizmów, ale jeden taki przewodni cel jest do tej pory mówiąc przez lata o ograniczeniu emisji był postawiony cel zmniejszenia emisji o 40% w stosunku do poziomu z 1990 w tym momencie zostało to zmienione już ja mówi nie o 40% redukcji ale o 55 i tak do 2030 roku z tego, co widziałem różne pomysły w ramach tutaj polityki energetycznej, czy, czy może nisko, niskoemisyjności sektorów, ma być rozszerzona ilość branż, które wejdą do systemu. To jest jedno, co bardzo ważne i istotne z naszej perspektywy, od 2026 żeby zrealizować tak ambitne plany redukcji, jest propozycja, aby rok rocznie o 10% ograniczać pulę darmowych uprawnień, aż o 10%. Od 2026, szybko licząc, po 10 latach, 2035, ten program przewiduje, że nie będzie czegoś takiego, jak darmowe w ogóle emisje dla żadnych sektorów. Żeby przy okazji wyeliminować czy, czy ryzyko tego, że Producenci czy, czy, czy firmy uciekną z produkcją poza kraje Unii Europejskiej, też jest wprowadzony tutaj taki zapis o wprowadzeniu CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, czyli tak, tak naprawdę podatek węglowy na granicę. Po to, że nawet jeżeli ten produkt był wyprodukowany poza granicami wspólnoty Unii Europejskiej, to i tak na wjeździe on musi być obciążony tym dodatkowym podatkiem, żeby nie było możliwości ucieczki z tego systemu. Więc w dużym skrócie, jeden system uprawnień emisjami scope Plan tylko te emisje, które bezpośrednio przemysły produkują w ramach swojej działalności operacyjnej. I to jest od lat. Drugi system dobrowolny, on jest tak naprawdę przytoczony w rozporządzeniu o materiałach budowlanych CPR. W myśl prawa każdy producent materiałów budowlanych ma obowiązek dla swojego produktu, wyrobu posiadać deklarację właściwości użytkowych. To jest wymóg. Natomiast też ma możliwość dobrowolnej deklaracji deklaracji środowiskowej EPD Environmental Product Declaration. No i jest to dokument, który szczegółowo ma opisać oddziaływanie produktu na środowisko podczas całego jego cyklu życia, od fazy wyrobu przez fazę budowy przez fazę użytkowania, rozbiórki i ewentualnie później recyklingu. Eee, ta deklaracja środowiskowa ma uwzględniać wszystkie aspekty w fazie wyrobu i ma określać ilościowo emisje towarzyszące wydobyciu surowców, energochłonność procesu, zużycie wody, wytwarzanie odpadów, czyli sama deklaracja środowiskowa wychodzi dużo szerzej poza pojęcie emisji dwutlenku węgla. I tak naprawdę, po co te deklaracje środowiskowe, coraz częściej teraz powstają budynki, które są znowu ujęte certyfikatami zrównoważonego budownictwa, takie najbardziej dwa znane, LEED i BRIM, myślę, że wiele z Państwa słyszało. LEED to jest system, który się wywodzi ze Stanów Zjednoczonych, BRIM z Wielkiej Brytanii I w ramach tych systemów oceny cyklu życia budynku i jego wpływu na środowisko, na, na, no, na środowisko tak naprawdę, emisje dwutlenku węgla są tylko małą częścią całego systemu. Deklaracja środowiskowa jest potrzebna, żeby dokonać właściwie oceny, oceny danego materiału w cyklu życia tego budynku. I teraz tak, w branży cementowej używamy, deklaracji środowiskowych trzeciego typu. Ja tak jak pierwszy raz też spotkałem się z tym pojęciem myślę, dobra, że jest deklaracja środowiskowa trzeciego typu, to są pewnie też inne typy. Oczywiście, że są. Pierwszy typ nie dotyczy naszej branży, w dużym skrócie jest stosowany tam, gdzie nie znamy bardzo dokładnie przepływów tych materiałów lub nie jesteśmy w stanie tak bezpośrednio ich zmierzyć, w związku z czym są robione opracowania przez instytuty zewnętrzne, które są w stanie dobrze zmapować taki proces. Deklaracje środowiskowe drugiego typu to jest tak naprawdę oświadczenie producenta odnośnie emisyjności, a dopiero deklaracje środowiskowe trzeciego typu one się, są niemalże tożsame z deklaracjami drugiego typu czy tymi oświadczeniami, tylko że one są zweryfikowane przez jednostkę zewnętrzną. Co ma za zadanie zapewnienie tego, że te deklaracje są zrobione w sposób właściwy uwzględniają wszystkie istotne aspekty w całym cyklu życia produktu i że są zrobione jednolicie. Tutaj przytoczyłem szereg norm, z których tak naprawdę są powiązane z wystawianiem tego deklaracji. Taką normą nadrzędną jest N15804 zrównoważenie obiektów budowlanych, deklaracje środowiskowe. Takim jej rozszerzeniem jest etykiety deklaracji środowiskowe trzeciego typu, zasady i procedury, ale też dla naszej branży są jeszcze jakby dodatkowe dwie normy. Jedna mówi o przemyśle cementowym i wapienniczym, druga o betonie i wyrobach z betonu. I teraz, tak naprawdę, jeżeli mówimy o deklaracji środowiskowej trzeciego typu dla cementu, to tutaj jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, bo jeżeli mówimy o generalnie o deklaracji środowiskowej trzeciego typu, to powinniśmy tutaj, to jest bezpośredni wyciąg z normy. Mówimy o tak naprawdę o fazie wyrobu, fazie budowy, fazie użytkowania, fazie końca życia i to już jest dobrowolnie dodatkowe, Walory y, środowiskowe. E, oczywiście, nie dla każdego wydo, wyrobu budowlanego da się określić precyzyjnie całą tą część. E, I jeżeli jest system, y, może inaczej, jeżeli jest wyrób, gdzie jesteśmy w stanie. Powiedzieć od wytworzenia, przez budowę, e, wbudowanie, recykling i tak dalej, co się z tym wyrobem będzie działo, on ma ściśle określone przeznaczenia, to wtedy oczywiście musimy to wszystko uwzględnić. E, I mówimy wtedy o systemie, od kołyski, aż po grób, po prostu tak to się nazywa, cradle to grave z angielskiego. E, natomiast dla cementu sprawa się ma troszeczkę inaczej z tego tytułu, że produkując cement e, później część. Przepraszam, przeskoczyłem. Część produktu idzie do aplikacji, do worka, jest używana przez indywidualnych klientów, część idzie do betonu towarowego, część idzie do produkcji suchych mieszanek, część idzie do prefabrykatów i naprawdę nie da się uwzględnić dokładnie, a na tym polega cykl analizy życia produktu, tych wszystkich aspektów. Dlatego w przypadku cementu chociażby mówimy o takiej o systemie cradle to gate, czyli od kołyski do bramy. I w tym momencie pozostałe etapy już ujmujemy, znając przeznaczenie finalnie wyrobu. Cement mimo wszystko jest półproduktem w całym tym procesie. Żeby nieco ułatwić też Państwo, tak myślę, poruszanie się po tych deklaracjach środowiskowych, czy może Uspójnić to, czy może dać większą dostępność danych? Stowarzyszenie Producentów Cementu zleciło tak naprawdę wykonanie analizy, wykonanie takiej całkowitej analizy rynku cementowego na przestrzeni tam pięciu lat. Wszystkie dane na wejściu, na wejściu to zostało opisane, policzone i sporządzona została deklaracja środowiskowa trzeciego typu dla wszystkich cementów w Polsce. Ja myślę, że część z Państwa większa prawdopodobnie spotkała się z tym dokumentem. To nawet pierwotnie nie miałem tego slajdu, kolegom powiedział, właśnie powiedz o tym, bo często się ludzie pytają i nie wiedzą, tak, że nawet coś takiego istnieje. To może nie jest dokument idealny, ponieważ po pierwsze on tak naprawdę dotyczy wszystkich producentów i wrzuca nas do, przepraszam za kolokwializm, jednego worka, po drugie, też grupuje cementy, czyli mówi o emisji C1 i nie mówi, czy 32, czy 42, czy 52. Jest to ogólne. Wiadomo, że te emisje byłyby różne, ale średnio ta wartość jest podana. C2, tutaj też no, ja mam z tym osobiście. Problem, nie problem. Nie jest to idealne, ponieważ C2 może być C2A, C2B. Tutaj mówimy o grupie C2, więc to znowu jest uśrednione. c 3 również, jeżeli chodzi o zawartość składu e, proporcje klinker mogą być zupełnie różne, co ma bardzo duży wpływ na emisję. Tutaj to też jest uśrednione. Oczywiście uśrednione jest to dobrze na bazie rzeczywistych danych producentów, ale mimo wszystko to jest jakieś przybliżenie. E, dlatego też. E, znaczy, Świetne w tym dokumencie jest to, że on jest zrobiony od A do Z tak, jak ma być, tak jak jeżeli chcemy się posłużyć uznaną deklaracją, która była zweryfikowana i zatwierdzona przez stronę niezależną trzecią, to nikt tego nie zaneguje. I to jest do tego celu świetny dokument. Natomiast no my mamy taki troszeczkę niedosyt w firmie, że no właśnie. Cementy są wrzucane do jednego worka, my jednak bardzo duże poczyniamy kroków w modernizacji naszych linii, w używanie większej ilości paliw alternatywnych, generalnie w ekologię i w promowanie zielonych produktów i chcielibyśmy, żeby docelowo też Państwo mieli od nas takie zweryfikowane dokumenty, ale już dla wszystkich naszych produktów. No i mi przypadło troszeczkę rok temu taki, taka misja rozeznania narzędzia, które pomaga w branży wykonywanie e, obliczeń, uwzględniając wszystkie rzeczy e, po drodze. Jest to narzędzie stowarzyszenia Global Cement and Concrete Association, Stowarzyszenie Cementu i Betonu Międzynarodowe. E, firma Quantis jest jakby tym od strony informatycznej tego autorem. No jest to tak naprawdę narzędzie, które pozostaje w zgodzie z zasadami kategoryzacji wyrobów, uwzględnia wszystkie normy, o których wspomniałem. Jest dosyć szerokie, bo ono nie, nie jest wykorzystywane tylko w ocenie najpierw produkcji klinkieru, później cementu, ale też później można korzystać z niego oceniając emisyjność betonu i prefabrykatu. Więc tutaj. Pomimo, że ja powiedziałem, że dla cementu tych faz jest, mamy tylko tą fazę wyrobu, to w tym narzędziu możemy też sobie ocenić, policzyć te pozostałe, pozostałe składowe. Tylko teraz tak. My, jako, oczywiście, no jako producent cementu, jesteśmy częścią tego stowarzyszenia. Dostęp mamy nieograniczony. Spytałem się, czy, czy jeżeli ktoś z rynku by chciał skorzystać z tego narzędzia, czy ma taką możliwość, ma. No jest model licencji, ja nie chcę tu robić jakiejś skryptu reklamy, no ale jest taka możliwość, tak. Więc tylko o tym wspomnę. To zdaje się rząd wielkości 1000 dolarów rocznie od konta na ten moment. Eee, w tym momencie wiem, że w Polsce mamy działania przez polskie stowarzyszenie producentów cementu, żeby jednak było takie narzędzie zrobione krajowe które będzie dostępne globalnie dla wszystkich. Tak, żeby jed, wszyscy posługiwali się jednym narzędziem i wszyscy e, operowali tymi samymi danymi. Natomiast na ten moment jeszcze, jeszcze to jest w fazie, e, no przed nami tak naprawdę. I teraz wracając do narzędzia, o którym wspomniałem, dokonując tych wszystkich obliczeń, zbierając te wszystkie dane i wprowadzając je w system, ok, system sam w sobie przeszedł e, przeszedł weryfikację zewnętrzną. Jest, zawiera dużo danych zewnętrznych, uznanych ogólnie w środowisku, bo często jak mówimy popiół, żużel materiał, to już te, te wsadowe już nie musimy szukać dla tych poszczególnych komponentów, tam te dane są. Natomiast oczywiście my musimy dawać takie nasze dane stricte wynikające z działalności naszej, więc tam czy zużycie energii, kaloryczność, paliw itd., itd. Ale nawet jeżeli policzymy to bardzo dokładnie, zrobimy wszystko idealnie na tip-top, to samo... Generowanie systemu takiego oświadczenia wciąż nie będzie to deklaracja środowiskowa trzeciego typu. To będzie to oświadczenie producenta drugiego typu. Ale ponieważ jest to zrobione w takim narzędziu, ono bardzo łatwo pozwala wyrzucić te dane do Excela i później w sytuacji audytu, weryfikacji zewnętrznej to jest świetna podstawa, żeby rzeczywiście pójść krok dalej i zrobić tą deklarację środowiskową trzeciego typu. Myślę, że. Tą stroną pójdziemy. Nie wiem, czy wykorzystując to narzędzie, ale też na jakimś etapie rozważamy mocno, żebyśmy mieli te deklaracje już dla Państwa, dla każdego produktu. Dlatego tak to myślę, że jest niedaleka przeszłość. Samo narzędzie ja będę chciał pokazać na warsztatach. Nie wiem, czy to będzie ciekawe, czy to będzie nieciekawe. Tak sobie wymyśliłem, że skoro Marek tutaj pokazywał recepty tak, i stosowanie współczynnika K, to sobie może z... chciałbym zasymulować wspólnie z państwem, już cały czas gadałem o cementie. A, Tytuł prezentacji był cement i beton, to chciałbym teraz właśnie przełożyć to całe te wszystkie informacje na konkretne wyliczenie konkretnego przekładu. Kiedy sobie zrobimy symulację dla receptury, gdzie mieliśmy użyty sam cement bez popiołu, później użyte popiół zgodnie z normą, a później możemy na innych cementach, jeżeli Państwo chcą, to możemy konkretną receptę czy konkretny Państwa przykład wrzucić w to narzędzie, żeby zobaczyć, jaki to jest poziom, jaka to jest wartość. A, ja nie wiem ile. Pewnie przekroczyłem czas jak zawsze. Gadam szybko, ale bardzo przepraszam. Bardzo. <laughs> I dziękuję Państwu za cierpliwość i uwagę.